Księga Hioba, 11 rozdział, 7 werset. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga, albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Tak mamy napisane w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdziale, 11 wersecie. Gdyby człowiek mógł odkryć i dogłębnie poznać Boga dzięki swojej inteligencji, to stałby mu się równy. Czy stworzenie może poznać tajemnicę Stwórcy? Jakże absurdalną jest taka myśl, a jednak wielu ludzi nie chce uznać istnienia Boga, który jest nieskończenie wznioślejszy i większy od nich tylko dlatego, że przekracza to ich ludzkie pojmowanie. Jakże nierozsądna i zuchwała jest taka postawa. Co pomyślałbyś o człowieku, który posiada wagę o skali do 25 kg i twierdzi, że nie ma przedmiotów, które ważyłyby tonę? Prawdą natomiast jest, że człowiek nie może znaleźć Boga, jeżeli Bóg nie da mu się poznać. Gdybyśmy nie posiadali Słowa Bożego, nikt z nas nie mógłby powiedzieć nic pewnego o tym, kim On, kim Bóg jest i czego Bóg od nas wymaga. Wtedy rzeczywiście bylibyśmy zdani w tak ważnej kwestii na tysiące ludzkich zdań i opinii, które dają początek różnym religiom i formom kultury, same tak naprawdę wywodząc się z ludzkiej wyobraźni. Stąd też pod wpływem różnych okoliczności oraz czasu ciągle się zmieniają. To niezbity dowód na ich znikomą wartość. A jednak gdzieś w głębi serca człowiek odczuwa nawet sposób nieokreślony, że musi istnieć Bóg, który zna na wskroś jego uczynki, jego słowa i myśli. Odczucie to jest przyrodzone. Sam Stwórca włożył je w serce człowieka, a pełnym wyrażeniem jego istoty jest jego słowo, Biblia. Aby więc dowiedzieć się, co Bóg ma ci do powiedzenia, czytaj Biblię. Tak, czytanie Słowa Bożego gwarantuje najlepszą możliwą wiedzę o Bogu. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś, abyś był zbawiony i abyś miał Ducha Świętego, który pomoże ci rozumieć, co jest w Biblii napisane.